Cześć, jestem Klaudia Takanono no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Obierz skład procentowy związku chemicznych na podstawie stosunku masowego pierwiastków tworzących te związki. Wynik pole z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku. No to my się najpierw musimy doliczyć, ile było atomów węgla i ile było atomów tlenu w tej cząsteczce. Dobra, przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i sprawdzamy, jaką masę atomową ma węgiel. Tam odczytujemy 12 unitów. Natomiast masa tlenu to 16 unitów. I teraz tak. Musimy po tej stronie mieć, jak damy dzielenie, liczby całkowitej. 4 dzielę na 16 to 1 czwarta. Trochę mało. Więc wymnażamy sobie to razy 4. Hop! A dlaczego tak robimy? Ponieważ zapis stosunku masowego jest ułamkiem nieskracalnym. To znaczy, że te liczby zostały wcześniej skrócone. Więc my musimy je rozszerzyć teraz. I z tego nam się robi 12, a z tego 16. I wtedy, jak podzielimy 16 na 16 to jest jeden atom i 12 na 12 to też jest jeden atom. Wychodzi nam całkowita liczba atomów bo nie mamy indeksów stechiometrycznych, które są ułamkami. Zatem mamy jeden węgiel, jeden tlen. Picobello. No i teraz mamy policzyć skład procentowy. To potrzebujemy masę. Czy napiszecie masę molową, czy napiszecie masę cząsteczkową, to jest to samo. I mamy 12 unitów do 16 unitów na Ci, co liczyli w masie molowej, to tutaj duża M, a tutaj gramy na mol. I mamy 28 unitów, a wy 28 gramów na mol. I zaczynamy. Zawartość procentowa C, zawartość procentowa tlenu. I mamy tak. Całego węgla w tej cząsteczce jest 12 przez całą cząsteczkę. Unity się oczywiście skracają, a że procent to razy 100%. Wymnażamy z górą, dzielimy z dołem i mamy do pierwszego miejsca po przecinku, zatem mamy 42,9%. A tlen wyliczamy 100% odjąć 42,9%, bo ta, ta cząsteczka, czy też ten związek chemiczny jest zbudowany tylko z węgla i z tlenu, więc możemy tak sobie zrobić. I otrzymujemy tutaj 57%. ,1%. No to teraz tutaj. I tu wymnażamy sobie to, jak zrobimy razy 2. No to pokażę Wam próbkę. Będzie 6, to będzie 16. To się skraca, ale to nie. Więc my to też musimy zrobić tu razy 4. I będziemy mieć 12, a tutaj 32. No i sprawdzamy. 12 na 12 to jest 1, więc spoko, a 32 na 16 to 2. Czyli w jednym i w drugim wyszły nam liczby całkowite, a o to właśnie chodzi. Więc nasz wzór to jedno C, ale tlenu w tym razem mamy 2. Wyliczamy masę. Tutaj musimy wymnożyć, bo mamy dwa tleny. Zawartości procentowe. I mamy. Węgiel 12 na całą cząsteczkę. Wymnożamy z górą, dzielimy z dołem. A ten 100% odjąć to 72,7%. To tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.